Hejka! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Star's Table i dzisiaj gościem u mnie jest Black Horse. Cześć kochani! Tak, dzisiaj będziemy robić sobie zadanka. Myślę, że zrobimy tylko jedno, a drugą część już zrobimy sobie na spokojnie, bo jest ich chyba ze cztery. O, trochę dużo, nie? No tak. No więc tak, dzisiaj sobie zrobimy z tą panią Lucjana zadanka, ale najpierw pokażemy Wam nowe koniki, tak? Oczywiście. Okej, słuchajcie, mamy 5 nowych koników. Rozdanek oczywiście dla mnie najpiękniejszy. Tak. Black Horse się najbardziej podoba ten. No, oczywiście. Gniadoszek. Piękny ma w ogóle pyszczek. Tak. Kosztują 949 Star Coins, a więc jest taki gniadoszek. Taki siwy. On też jest bardzo fajny. Tak, super jest, jak widać. No, dopracowany jest. No, ładny. Tu mamy jeszcze Lipicjany 3. I ten jest tak. O, ten jest super, no, fajny. Jeden jest taką strzałką. Drugi też siwusek. Fajny ma piszczek, no. Pyszczek. I trzeci też taki trochę myszka taka. Okej, okay, no i to wszystkie konieły. Mamy tu również stoisko z ubraniami. Tak, mamy takie różne. O, to jest fajne. Tak, to mi się podoba. To też. To tak sobie. Wszystko jest ładne. No tak. Byle, byle tylko do dresażu, co? Oczywiście. Tak, Black Horse kocha dresaż, ja kocham skoki. Podoba mi się to o głowie i nie wiem, czy je kupować, czy nie. No fajnie by ci pasowało nawet do czapka. No dobra, to może sobie na koniec odcinka sobie jeszcze kupimy. No i ogólnie są... O, owiki. Owiki, tutaj właśnie ogłowia, czapraki, siodła, buty, rękawiczki, jedne rękawiczki. Kapelutek. Celinka chyba. No, jakoś tak. Mniejsza o to. Spodenki i top. No. Ja nie wiem, jak to się w sumie nazywa. Ale na razie sobie podziękujemy. I słuchajcie, pokażemy Wam jeszcze nowego Andy'ego. Wiecie, tu jest nowy Andy. Wygląda naprawdę ładnie. No, no spoko go zrobili. I słuchajcie, można te wszystkie zwierzątka głaskać, prawda? No pewnie. Pogłaskaj owieczkę, owieczkę dalej. Dobrze, pogłaszczamy owieczkę. Więc biegniemy do owieczki. O, to jest takie słodkie. I wszystkie te w ogóle zwierzątka są słodkie. Na przykład chrumek. Świnka chrumek. Chrumek. Niech będzie chrumek. I słuchajcie, tu lisek też biega. O, właśnie. Trudno go trochę złapać, ale ja, słuchajcie, tu jest jeszcze kotek, tam jest kotek i oczywiście zrywaczek. Zrywaczka chyba wiecie, jak się głaska, ale krówka, w ogóle te wszystkie animacje są super. Dobra, tam jest, tam oczywiście jeszcze można posiedzieć sobie, tam jest też kotek. Tutaj najlepszy. To jest już po prostu. Tak, weźcie przepraszam. Black Horse'owi się najbardziej podoba. Oczywiście. Dobra, przebierzemy się na szybko, później znowu się przebierzemy i robimy zadanka. Także 3, 4 i bum! I tak, to jest mój właśnie strój do dresażu. Piaf, pięknie wygląda. Oczywiście, zawsze. No, więc tak. Dobra, wracamy do normalności. Okej, okay, normalność powraca. Oj, ale w swoim stroju. Standard, dobra. Wzięłam muska, bo chyba najbardziej pasuje, o, ktoś tu ma tego nowego ulubieńca Black Horse. No i patrzcie, brama dla nas. Okej, okay, dobra. Ojej, zapomniałam wyłączyć. No dobra, trudno. Robimy zadanka. Okej. Okay. Robimy zadaneczka. U Lucjany. Witaj na drzwiach otwartych. Drzwiach? Powinno być chyba dnia.
otwartych stajni Jorvik. Może zaproponuję wycieczkę po tym historycznym, historycznie istotnym miejscu. Och, to ty, Anne. Porozmawiaj. Okej. Przepraszam, wciąż ćwiczę swoją mowę powitalną. To dużo trudniejsze niż się wydaje, choć wcale tak nie myślałam. Gdy Joanna zapytała mnie, czy chcę być wolontariuszką podczas tego wydarzenia, myślałam, że gryzą mnie małpy. Okej, małpy Diogry, dobra, nie pamiętam. Znów uciekł Izabeli. Wiecie, która to Izabela? To z Fortu Pinta, taka wiecie. Nie rozumiem, co masz na myśli? Które wybieramy? Drugie. No dobra, też tak myślę. Och, przepraszam, to taki portugalski idiom oznaczający, że ktoś jest zaintrygowany. Tak? Dobrze przeczytałam? Tak. Chyba tak. Wygląda na to, że kiepsko go przetłumaczyłam. Kręci głową. Super, to jest super. Animacja jest cudowna. Śliczny, nie? Mhm. No. Trochę jak twój, bo wiecie, że jest jeszcze jeden czarny luzek, tylko on ma zupełnie inne tutaj strzałki. Czy jak tam? No, strzałkę. No. Praca tutaj jako przewodniczka, wolontariuszka to niesamowita szansa. Uwielbiam historię i mogę o niej rozmawiać godzinami. Ale denerwuję się, gdy muszę występować przed innymi. Nawet przed Sirio. Kiwa głową na potwierdzenie. No, śliczny jest naprawdę. A ona jest w stroju beryjskim na koniu, nie? Znaczy, no, koń, nie? No, koń, tak. No, no, na koniu. No, na koniu. Nie, że o to. Dawaj. Przeczytałem już chyba wszystko o historycznym miejscu. O tym historycznym miejscu. Ale nie chciałabym zanudzać swoich słuchaczy zbyt dużą liczbą szczegółów. Chyba już jest znudzony. Och, Sirio, ty nie jesteś moim docelowym słuchaczem. Sirio to chyba jest jej konik, no. Tak mi się wydaje. Fajnie, no. Sirio, no. Ann, pomożesz mi poćwiczyć, to bardzo wiele dla mnie znaczy. Okej, okay, to próbujemy jej. Tak. Ale w czym poćwiczyć? Chyba w tej przemowie, nie? No być może. Dobra. Oj, co ja robię? Dobra, lecimy. Było miło, jejku. Gdybyś mnie posłuchała, co ty na to? Słuchamy czy nie? Dobra, słuchamy. Po co by innego? Ojej! To krzyk. Czy ty i Everbeauty jesteście gotowi, by zanurzyć się w historii legendach i tajemnicach stajni Jorvik? Ruszaj z... Dobra. Jedziemy. No to jedziemy za nią. 5 na godzinę. Ale ciekawie się zapowiada, powiem wam. Pierwszym przystankiem naszej wycieczki jest stodoła. Niestety nie jest to oryginalna stodoła z czasów Jona Jarla, która została zniszczona, gdy w 1871 roku wyspę nawiedziało trzęsienie ziemi. Oczywiście ta stodoła ma ponad 100 lat, więc to też kawał historii. Na moje oko to taki, któremu przydałby się remont i to szybko. Bardzo ciekawie, opowiedz coś więcej o trzęsieniu ziemi. Stodoła jak stodoła, która... Pierwsza. Okej. Okay. Ponoć to nie było naturalne trzęsienie ziemi. Spowodował je epoński pojedynek między... Ojej, jak to przeczytać? Mariusem? Butegodem? A Bernanem? Witerelon? 12? Tak? Z 12? Tak. Okej, okay, bo ja za bardzo... Tak, to są rzymskie. Oba rody ze sobą rywalizowały, odkąd pierwszych Bernard. Tak. Bernard. No, no. Witter, coś tam poprowadził powstanie przeciw. Ojej. Battlegroundo. Dobra, niż auto. W 1588 roku. Waśnie ta.
zapaść. Ta przez kolejne 200 lat się nasiliła, aż w końcu pewnego dnia potomkowie Murlisu, coś tam i Bernarda pojedynkowali się przed fabryką dynamitu i doprowadzili do wybuchu na bardzo mądre. Jorwicka historia jest czasami dość osobliwa. Ruszamy dalej? Kiwa głową na potwierdzenie. Okej. Okej, ciekawe co będzie dalej. Ojej, tyle tu ludzi, że ja normalnie... teraz chyba będzie to. Ale to będzie ciekawe. Dobra. Czytasz? Okej, dobra. Ten obych to stara hala jeździecka. Kiedyś to tutaj odbywały się wszystkie wydarzenia jeździeckie stajni Jorvik, a teraz jest już od wielu lat zamknięta. Krąży mnóstwo plotek związanych z zamknięciem tej hali. Mnogość teorii robi wrażenie, od bankructwa właścicieli do duchów. Okej. Duchów to chyba trochę przesada. Hala jeździecka, nic specjalnego. To dawaj dwójkę, bo mam się kojarzy z dresażem. To, jejku, duchów to... dobra, to. To nie jest zbyt istotne. Chyba wykreślę. Micha! No trudno, dobra. Co ja robię? Nie! Już trzeci raz chyba na te balony wjechałam. Ale hejtem wpada w poślizg. Okej. Wielka arena, na której odbywały się wspaniałe zawody. O, tak. Jeśli zaś rywalizacja przeniosła się do miasta, arena zamieniła się w targ koni. Była też bodajże popularnym miejscem koncertów. Jest nawet stara. Tak. Ponoć to tutaj w XIV wieku miało miejsce zgromadzenie narodowe. No nieźle. Wow, to naprawdę dawno temu. To pierwsze. Tak. Faktycznie, w 1306 roku Dzień Jorwalda został formalnie ustanowiony dniem zgromadzenia wodzów klanów. W tym miejscu znajdował się zarówno parlament, jak i sąd najwyższy. Dlatego też to tutaj ustawiali prawo, rozstrzygali spory i takie tam. Co 3 lata wybierali nowego prowarzącę. Czy jakoś tak? Prowarzące, no. Który przeprowadził zgromadzeniu, przewodził zgromadzeniu i miał decydujący głos w przypadku braku porozumienia. Ci prowarzący mieli wtedy naprawdę ciężkie życie, ponieważ ludzie byli o wiele mniej mili niż teraz, że tak się wyraża. Kiwa głową na potwierdzenie. Błazę z ciebie, Sirio, ale i tak cię kocham. No widzicie, to jest dosyć długie zadanko, więc... Ale jeszcze jedziemy. No jeszcze jedziemy. Ale ona dziwnie... Zjadam szybciej. Ej! No i przyspieszaj! O, przyspieszyła! No. Gdybym wiedziała, gdzie czeka, to... Czekaj, ona chyba jedzie prosto. No za... tak, tak, dobrze. Za mną. No ja mam tam... Aha, tutaj. No dobra. Okej. Jeśli zmrużysz oczy, to zobaczysz niezwykły budynek południowego Nowego Jorwiku. Latarnię morską. Żartuję tylko. Nic nie trzeba mrużyć. Latarnię widać bardzo dobrze. W końcu taki jej cel, prawda? Jaka historia kryje się za tą latarnią? Latarnię, że mam chyba pierwsze, co? Tak. Dobra. Ja będę
Ponoć Urban Jarl po niezwykłej ciężkiej nocy w mieście wpłynął do zatoki, ponieważ założył się, że da sobie radę bez załogi. Choć udało mu się wpłynąć z portu, to zgubił się w gęstej mgle, ponieważ była to zimna jesienna noc. Według legendy na miejscu latarni zobaczył złotego konia. Obracając statek, wpadł na skałę i musiał płynąć do domu, ale przeżył. A to dobrze, prawda? Ponoć to był jednak początek upadku rodu Jarlów. Przeżuwa, ciekawe co. Kochany, twoja ignorancja jest straszna. Okej, jedziemy dalej. Go, go, go. Ale hej, więc zaczekaj, to nie kultur... Zobacz, czeka. A nic nie mówi, trudno. A! No super. Naprawdę. Tylko mam sobie nowy luzer. Ach, otwarte zoo. Nie szczęścią oficjalnej wycieczki, ale nie mogłam się oprzeć. Spójrz tylko na tę świnkę, jaka jest taka szczęśliwa. Takie zoo znajdowało się w stajni Jorwik w latach 50. Wiesz, jakie zwierzęta można było wtedy głaskać? Nie wiem. Nie, oświeć mnie. Nie, ale mijemy to już z głowy. Chyba to, nie? No tak. Gdy pierwsze kuce islandzkie przybyły na Jorvik, ludzie nie wiedzieli, co z nimi zrobić. Były zbyt małe, jak na dorosłe konie, i zbyt energiczne, jak na zrebaki. A weterynarze doszli do wniosku, że zwierzęta tu, te były kulawe. Przecież to niedorzeczne, nie? Umieścili je w otwartych zoo. Były takie ładne i puszyste, a do tego spokojne. Minęło trochę czasu, zanim ludzie odkryli, że te kucyki bez problemu potrafią przewieźć dorosłego człowieka. Icha! Ruszajmy dalej. Na pewno spodoba ci się to, co ci teraz pokażę. No dobra, to jedziemy. Znowu. Dobra, gdzieś tam. No chyba. Chyba, że skręci w lewo. Nie, bo tu jest na mapce. A, no tak. Boże, kochane, sorry. Ostatni punkt programu to klacze rozpłodowe. Czyż nie są wspaniałe? Nie, po co za... Hodowali tutaj głównie jorwickie konie gorącokrwiste, ale teraz zajmują się silnymi końmi sportowymi wszystkich ras. Tak przynajmniej piszą na swojej stronie. Jaka jest historia z jorwickich koni gorącokrwistych? Ja lubię... Jest pierwsza. Tak. Zaczyna się od koni, które przybyły tutaj wraz z pierwszymi osadnikami na długo przed pojawieniem się Johna Jarla i Wikingów. Ponoć Jorvik zamieszkiwał dzikie konie, zanim przybyli tutaj ludzie, ale to chyba bzdury. Przecież konie nie rosną na drzewach, nie? To pierwsze dzikie konie. Też musiały skądś tutaj przypłynąć. Póki nie znał innych informacji, będę uważała, że Kalterowie sprowadzili je podczas epoki lodowcowej, gdy lodowy most łączył Jorvik ze Skandynawią. Połączył. No. Bez różnicy. Kręci głową. Ale fajne zombianie. Nie chcesz iść? Czemu mnie to nie dziwi? Ale fajny ten Sirio. Tak, Sirio miał? Tak, no chyba tak. W ogóle w jednej stronie koń ma podobny imię. Jak się nazywa Sirio, a tutaj Sirio. Tak? No fajnie. Dobra. Jesteśmy w Garcini. Okej. Lucjana. I w ten sposób kończymy naszą wycieczkę po historycznej stronie stajni. Stronie stajni Jorvik. Mam nadzieję, że nie było bełkotałam. Ojejku. No, dobra. Dziękuję, że mogłam z tobą poćwiczyć swoją wycieczkę, Ann. Teraz czuję znacznie większą pewność siebie. Okej, to rozmawiamy.
Pamiętaj, żeby zobaczyć wszystko, co to cudowne wydarzenie ma do zaoferowania. Ja próbowałam pogłaskać tego z rybaka w otwartym zoo. Sirio zgromił mnie wzrokiem. Zazdrosny. Tak, zazdrośnik. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. No i słuchajcie, to już koniec zadania. Ale jeszcze przed końcem pokażę wam krótki układzik na ujeżdżalni, bo tak. I ogólnie zobaczymy, jak to naszej Ale wyjdzie. No, także zapraszamy. No dobra, przebiorę się i już lecę. Okej, no dobra. Ja tu w dresażu za bardzo nie jestem. Dobra, jest. Ale ci mówiła. Dobra. Okej, dobra, zaczynamy. To więc może po prostu na początku, co? Okej. Dokąd? Tu po bokach. Na F i tam. Tam. F, B i tam dalej jest B. No i co po tej ścianie. Okej. To jadę. No. Jakiś układ będzie, tak po warszawsku, ale no, jakoś będzie. Tak. Bardzo serdecznie was zapraszam na kanał Black Horse. Link będziecie mieli w opisie. Oczywiście zapraszam, jeśli robicie tak niskie konne, to oczywiście traficie na dobrą osobę. Tak. Także no. Fajna muzyka, na przykład Sweet Bad Psycho, Diamond Heart, Mamaid, fajne bardzo i do tego teledysk. Tylko właśnie nie wiem, czy mi teraz te filmiki zanikają w ogóle, że musiałam sobie wpisywać te filmiki. Aha, i jeszcze zrób sobie na K-Volta. Okej, na K-Volta. Tylko taką większą, nie? Cicho, bo muzykę zagłuszasz. No nie wiem, czy będzie słychać, ale powinno. Gdzie teraz? Idź do F. I z F idź do przekątnej tamtej. O, tam. No, ja na pewno mogę jeszcze. Dobra, nie będzie. Gdzie? To. Do S. Okej. Okay. Idź, jak tam chcę. Okej, dobra. I będzie. Dobra, staniemy i się już ukłonimy. Szczepiamy. Tak, po Chince się niestety pokaz nie udało. Tak. Dobra jest, będzie się ćwiczyć. Okej, dobra. Dobra, kłaniamy się. Tutaj, tak. Tu miałaś w czym jeszcze raz. Pięknie się wam kłania. Dobra, a więc dziękujemy bardzo wam za oglądanie tego odcinka. Jeszcze raz bardzo zapraszam was do Black Horse. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć.